Moi drodzy, odpaliłem, ale na PlayStation 2, bo PlayStation 1 coś nie domagało. Diablo 1. Diablo 1 na PlayStation, czyli pierwszą konsolę wydane w 96 roku, jeśli dobrze pamiętam. W 96 roku tą giereczkę mogliście ogrywać zarówno na PC-tach, jak i na konsolach. Ja nie miałem nigdy PC-ta, znaczy ja nie miałem PC-ta w tamtych latach, więc konsolę miałem przed 2000 rokiem i tam po raz pierwszy właśnie grałem w Diablo. Ciężko się na padzie troszkę grało w tą grę, ale nie było innej opcji. No, była też jakieś tam gadżety, były w formie myszki czy coś, ale nikt tego nie korzystał. Ale klimacik. Wiszą trupy. Opuszczone miasto. I miecz. Otwiera się grobowiec. Miecz. Tęczowy miecz. I tu już nie ma zmiłuj. Diabolo. Jak to będzie działało? Pewnie się zastanawiacie, jak to będzie działało, jak to będzie wyglądało. No, wyglądać będzie jak będzie. Możecie język sobie wybrać. Ale że tu jest, moi drodzy, sfeńska język? Deutsch, Francisch? No. Dobra, kredyt. Patrzcie jeszcze w kredytach, co tutaj będzie. Bo tutaj będzie dokładnie, kto jest twórcą tej gry. Bo tak, Original Diablo Game Design, Blizzard Entertainment, tak, Blizzard North. David Breivik, moi drodzy, tak. David Breivik był głównym właśnie wykonawcą. On, jak sobie zobaczycie, to ja nie wiem, czy David Breivik wtedy... on nie miał 16 lat, czy 17, jak stworzył tą grę? On był chyba mega młody wtedy, mi się wydaje. Nie, no ludzie, nazwisko się jest... dobra, bo wy właśnie, to jest to, że już wy... naznaczone nazwisko. Nie, to nie ma nic wspólnego. Music, sound effect, zróbmy sound effect, speech, surround, screen adjustment, to zaraz. Dobra, historia, jak jest history? Librius. Book pierwsza, a Great Conflict. Since the beginning, the forces of light and darkness have engaged in an eternal war. The great jest historia cała opisana, a? Proszę bardzo. Dobra, idziemy. To jest fabułka. New game. Dobra, dla jednego czy dla dwóch? Dla jednego, to musiałbym... Właśnie, dwa pady można. One. I teraz macie, wybierz Warrior, Rogue, Sorcerer, Wojownik, Rogal i Sword. Kogo bierzemy? Tylko, że ten Rogal to jest taki Rogal... To jest łucznik bardziej. To jest czwarta postać, load character, tak, to jest czwarta. To jest postać numer 4. Łotrzyca, okej. A może właśnie sorcem spróbujemy? Wezmę maga, dobra. Jak go nazwiemy? Mag?
McDonald's! O! Rozumiesz, że... Maguch! Dobra. Maguch. Maguch. Mhm. Znowu gram na easy, ta. Nie gram na easy, uspokójcie się. Teraz już kłamiecie tam, jeden z drugim. Nie ma innego poziomu trudności. A, jest! Ale nie mogę wybrać! Jest tylko normal. Nie mogę w dół. Klikam w dół, patrzcie. Jest tylko normal, dopóki nie od koszmaru i hela nie odblokujemy. No. Helena? Zaczynamy. Ale zajebiście, jaram się fest. Czuję się, jakbym miał naprawdę kilkanaście lat i od kumpla tą płytkę pożyczył. Tylko że to jest już moja płytka. Za grube pieniądze. Czekajcie. O. Tak się grało, moi drodzy. On ma wykrywacz metalu, tak. Jak się... O kurde, potkę wypiłem! Staff, recharge, fireboard spell, staff, okej, okay, dobra, dobra, to jest tak. Richard, mamy to. Select, inwentory. O kurde, to się wszystko tak ładuje. Przełącz grafikę? Nie, nie przełączę. Richard. Gdzie jest mapa, żebym ją miał włączoną cały czas? Musiałbym mapkę gdzieś włączyć. Okej. Okay. Cześć! Cain the Elder. Starzec. Hello, my friend. Stay a while and listen. Gossip. While you are venturing deeper into the labyrinth, fabułka, you may find tomes of great knowledge hidden there. Read them carefully, for they can tell you things that even I cannot. Mm. A i on już mógł identyfikować od razu. Dobra. Tutaj ktoś był. Thank goodness you've returned. Much has changed since you lived here, my friend. All was peaceful until the Dark Riders came and destroyed our village. Dobra, fabułka. Griswold. Well, what can I do for you? That lad is gonna get himself into serious trouble. Idziemy dalej. Baba! Idziemy do baby. Good day. How may I serve you? The woman at the edge of town is a witch. She seems nice enough and her name Adria is very pleasing to the ear. But dobra. I'm very afraid of... Idziemy. Dobra, tylko czy map... była już w jedynce mapka taka nałożona na ekran? Hmm.
Tylko pytanie, czy... Aha... Down the dungeon... A tutaj nie powinien ktoś leżeć pod tym kościołem? Aha. The sanctity of this place has been fouled. Wow. Czeka, 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 czeka. Mrocznie. Safe na memorce zajmuje 10 albo 12 slotów? Co? To ja mam taką memorkę w ogóle. Okej. Ej, tu musi być mapka. Questa nie mam żadnego. Powinienem mieć chyba questa, nie? Jak tu wchodzę? Mapa jest w kościele. A, to muszę zdobyć. Dobra, idę. O kurde! Co ty robisz? Dobra, cicho. Co to jest? Shrine. Ołtarz. Wujek, podkreślenie, dobra rada, wysyła 100 kryształów. Dzięki za 39K. 39 tysięcy, wujku. Piękne wsparcie. Dziękuję za każdego bicika. O, o, o. Ciu, ciu, ciu. Dawaj, dawaj. Ale poczekajcie, bo ja mam spell. Ja mam fireball. Dawaj. A co to jest tak, że na nich takie coś? Czekaj. A że on jest namierzony, tak? O, wypadło coś, czekaj, idę tam. Aha. Wypadło, dobra, gold. Podnosimy golda. Ale muza jest straszna. Kurde. A tu się mana regeneruje? Chyba nie. W jedynce się nie regeneruje, nie? Tak sama z siebie. Jakieś staty są? Recharge skill. Co to jest? Co ja zrobiłem właśnie? Co to się wydarzyło? Okej. No tutaj mam 35. Jedziemy. Diablo miało być w ogóle turówką, ktoś powiedział, tak? Że Breivik stwierdził, że nagle zmienią coś na czasu rzeczywistego. Idziemy do poziomu drugiego. Ile tych poziomów jest tutaj dungeonu? Breivik, nie Breivik, Breivik, przepraszam. Dobra, wiem, bo to się to nazwisko, okej. Explore. Eksploruj! Szesnaście poziomów? Okej. Jo dupia. No co się... A mało HP! Nie, zginę! Będzie zgon! Dobra. Ciu, 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 ciu.
Not enough mana. Nie! Ja muszę manę zjeść. Jak się manę je? Dawaj tego potiona jakoś. O, dobra. I do not have a spell ready. Dobra. Ciężka gra. Ale to, wiecie, taka gra na PlayStation to też robiła wrażenie, no bo gdzie tam taka na PlayStation taka gra rozbudowana, tu się chodzi, wbija poziomy, tu jakieś dungeony, no co wy to? Dawaj dla PC dla porównania, ale ludzie, jeżeli wy macie tu siedzieć i ciągle narzekać, bo na przykład ktoś ma, nie wiem, zamknięty umysł, albo przynajmniej jest po prostu za młody, bo ma tak 16 lat i nie rozumie całego fanu z grania na starej konsoli w takie gry, to po prostu nie oglądajcie, bo się będziecie męczyć. To jest dla waszego zdrowia, nie? Psychicznego lepiej, bo jak macie się męczyć, że to jest brzydka grafika czy coś, to cery bez przesady. Seria Final Fantasy to była rozbudowana gra, ale aha, bo to rozbudowana o co? Pod jakim względem? Co ty rozumiesz przez rozbudowana? Że jest fabułka rozbudowana? Patrzcie, jak wygląda śmierć. 40 tysięcy bits. O jest. Podkreślenie, dobra rada wysyła 1000 kryształu, 40k i dziękuję, do widzenia. Aha, reading memory card, a ja nie zapisałem. Dawaj jeszcze raz. Are you sure? To zagramy kimś innym. Dawaj, jakimś wojownikiem. Dzięki pan wujek, dobra rada. Dziękuję za 1000 bicików i za wszystkie, które już wysłałeś i wsparłeś mnie. Granie na padzie? Dziwnie. W Diablo na padzie tu się gra. Dobra, dawaj. One. Warrior? Czy Roga? Łotrzyk? To Łotrzyk. Dawidek. Dobra. Laska. Odebrana. Moi drodzy, wiecie co mi przyszło do paczkomatu właśnie? Gra, która 3 tygodnie szła z Holandii. Hawks of War. Aha. Hello, my friend. I don't have a spell ready. Idziemy. Nie, znowu napiłem się potiona. Good day. To od nowa. Ty patrz, jakby szybciej idzie. Jak idzie tak bokiem. Tristram jeszcze żywe. U ciebie Bonkol tak nie trzęsie obrazem? Czy u mnie nie trzęsie? To zaraz zobaczymy. Poczekaj, zobaczę podgląd. Nie no, też tak trzęsie. Dobra, jak się strzela? O. Idzie szkielet.
A o, a czy ja mam. Czy ja muszę mieć strzały, żeby strzelać, czy nie? Nie muszę mieć strzał. Tu mam ekwipunek. Jaki to jest łuk? Short bow. Okej. Okay. Dobra. Idziemy. Ale, nie, czyli mówicie, że muszę mapę znaleźć, tak? Jako gdzieś po prostu item ukryty w jakiejś skrzyni czy coś? Nie? Na pewno się da włączyć? R2. O! Dobra, jedziemy. Aha. Musimy zamknąć to wszystko. Ależ tu jest mapa. Rozwalmy to, żebyśmy się nie zabili. Nie, to chyba trzeba jakoś tak podejść. A, dobra. Bo niektóre mogą wybuchać, nie? Ty gnoju! Dobra, idziemy dalej. Mapa rysowana, jak się nazywa? Jak powstawały? To były nie poligony, to są te... wektory? Nie. Nie, mapa, w jaki sposób ona jest. To są sprite'y? A wy powiedzieliście, że magiem łatwiej. Tu łatwiej jest tym. Chyba, że mag ma jakieś obszarówki potem, że będzie mu łatwiej. A rzeźnik jest na jakimś poziomie tutaj? Na którym? Nie masz... Aha, czyli rzeźnik jest tylko wtedy, kiedy... Ale może na wersji PSX nie ma w ogóle tego? Czy to jest tak zaprogramowane zawsze, że to jest losowo? Czy jest rzeźnik, czy go nie ma? Może nie było na PSX-owej wersji takiego skryptu? Coś mruga nad moim tym. Nie wiem, co to jest. Level up mam? O. To poczekajcie. Co się jej powinno iść? W Dexa? Ale nie no, Vitality nie? Dex i żyćko. Jakie mody.
Dobra, to Dexa pierw weźmiemy. Safe. Czy ja mam miejsce w ogóle na karcie pamięci? Poczekajcie, poczekajcie. Nie. Safe game. Nie mogę zapisać na... O kurde, poczekajcie chwilę. Bo chyba się nie da zapisać na karcie z gry z PlayStation 1. Nie da się zapisywać na karcie... O, właśnie. Co? Jak? Czekaj. Czekaj. Nie ma wystarczająco miejsca. 10 bloków jest potrzebnych, czyli 10 slotów. 8 bloków jest możliwych. Czyli cała karta totalnie. Totalnie cała karta. Czekajcie. No to w takim razie... To się nie ma co... Okej. To nie jesteśmy w stanie, więc musimy zrestartować... Moment. Żeby zacząć grać w Diablo, musimy zrestartować konsolę. Poczekajcie, browser. Okej. Co tu jest? A, Tekken 2, Crash Bandicoot, Crash 1, dobra, dwójka, jedynka, Soul Blade, Tomb Raider 3, Krok i Tekken 2. Tylko, że ja tu chyba nie mogę... A, jest, to jest usuwać opcję. Dobra, to żeby to zadziałało, to my musimy zrobić tak, opcje. Crasha możemy usunąć, bo to są już ukończone gry. Dobra, no i teraz tak, Kroka to tylko tak zapisałem roboczo. Tomb Raider 3 też za dużo nie zacząłem tam grać. Soulblade, okej, Soulblade możemy usunąć, tam chyba jedna postać jest odblokowana. No i tyle, i już będę miał więcej miejsca, tak? Dobra. Ja się zapiszę w ogóle na tym. Stare dziady grają w coś takiego. Mi się Fortnite sam zapisuje. Essa, dokładnie. Essa, Essunia.
Dobra. Lecimy. New game. One. Rogal. By. To jest O? OP. O. Bo. Bo, 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 bo. Ty, a może rzeźnik? Cieszę, może rzeźnik się pojawi. STRUSIEK22 jest szefem od 24 miesięcy. Dzięki, Satryk, pozdrawiam. To jest na PlayStation grane. Na PlayStation 1. Tu nie ma dodatku. Dobra. Uwaga. Save game. Uwaga, moi drodzy, bo to jest teraz niesamowite. Save. 10 slotów. Znaczek, dziękuję. Znaczek podkreślenie bot wysyła 8 zł. Siema bonci, monci, lonci, fonci, glonci. Jak tam u ciebie, Dawidku? Mnie tak rozłożyło przed majówką, że aż mi przykro fest. Bajo. Jajo. Bajeczko. Jajeczko. Bajunio. Jajunio. Munio. Lunio. Babunio. Mamunio. Banio. Franio. Bakson. Jajkson. Blakson. Bruch. Bruch, dzięki, dzięki. Mam nadzieję, że zdrówko, zdrówko, zdrówko tam, żeby ci dopisało. Wszystkiego dobrego, no. Dzięki za dołożenie się do giereczek na PlayStation. Widzicie, trupa nie ma. Trzeci raz i trzeci raz trupa nie ma. Kto to widział, takie coś? Ja pierdziele, widzę. Diablo na PlayStation. Idź za rzekę do wróżki, dobra. The sanctity of this place has been fouled. A! Hana tu! Hana tu! Hatu, hatu, hatu! No, no, no. Hano tu, dymy, dymy, dymy. Dokładnie. Ej, a co to jest za dziura? To jest Glory Hole? Co to za dziura w tej ścianie? No, może tak jest. Pulok dziura, dokładnie. Sześć golda. Dobra, tutaj nie ma przejścia. Ej, co mam kończyć? Czekajcie, jakąś książkę znalazłem. Co te książki? To jest jakieś fabularne? Moment. Pokażcie.
Book of Holy Bolt. Aha, bo w jedynce się... Czekaj, jak to działało? Czary, ale to są czary, których się na stałe później uczysz? Na przykład tu, Firebolt. No dobra, tego się nie nauczę, tak? Bo to jest... 20 mag. Dobra, i teraz... Full Spellbook. A, widzisz. I mogę go wybrać. A następnie go wybrać tu. I teraz Firebolt. O. Czekaj, czekaj. O kurde, ale ale puściła fest. Dobra, idziemy. Łucznik co Fireballa rzuca? No jak? Firebolt. Płonąca strzała, płonący pocisk. Nie Fire Arrow, tylko płonący pocisk. Ale klimacik. Jak pierda, proszę. Ale się przewrócił. Idziemy dalej. Zombie. Ale w dwójce nie było... W dwójce nie było takiego potwora jak zombie, nie? Był? A to gdzie był? Bo nie kojarzę miejsca. A, w pierwszym akcie? Ale to gdzieś w podziemiach? Czy tak se chodził na zewnątrz? Level. A, no to dobra, to może wiesz, tak nie zwracałem uwagi na to. Dobra, level. Charakter info. I teraz tak, idziemy w te dexterity. Czyli co? Tutaj poziom to było tylko zwiększenie swoich statystyk, natomiast skille tylko poprzez znajdowanie ich i uczenie się ich, tak? Okej. Okay. Czyli jedyne co szło z poziomem to tylko to, że mogliśmy rozdać statystyki więcej, tak? Mhm. Śmiesznie się gra na PlayStation w taką grę. No, tak się czuję. Znaczy, nie, ale mówię wam zupełnie szczerze, że czuję się. No, taki klimacik, jakbym grał pierwszy raz właśnie wtedy, jak za dziecka. Że ta gra jest taka. No, że nie wiem co. Bo tak, po pierwsze, ja Diablo 1 nigdy nie przeszedłem. I ja też. Ja też nawet nie wiem, co jest dalej, więc czuję się tak, jakbym faktycznie grał pierwszy raz, bo nie wiem, co mnie czeka, nie? I jak ta gra jest daleka, jak na przykład pogram 3 godziny, to nie wiem, w jakim momencie jestem gry, czy jeszcze na początku, czy już gdzieś dalej. Więc... Aha... Chyba łuk jakiś. Nie, coś wypadło innego. Oho. Zaraz. Zombie. Dobra, atakujemy go. Jedynka najfajniejsza, można zapisywać bez wychodzenia. No, ja nie wiem, czy to zapisywanie jest takie fajne na PlayStation.
Teraz ci pokażę, jak wygląda proces zapisywania, kolego. Zapiszmy sobie. A ciekawe, co to jest safe game, a co to jest safe character. Nie wiem, czym się różni zapisanie postaci od zapisania gry. Patrzcie, jak długo to zapisuję. Żeby zrobić low character strzelam, no dobra, ale... Jak to rozdzielili, że osobno jest postać, a osobno jest gra? Że mógłbyś postać dać na innego save'a na przykład. Że mógłbyś przenieść na przykład rozwiniętego warriora, ale na inny save. No nie, tak? I patrz, jeszcze safe options. Co? Przecież to nie zapiszesz. Ja pierdzielę. Ale klimacik, tylko że wy nie macie tak głośno tej muzyki. Ale ta muzyka to była taka, no, jest dzwony. Idziesz po tych podziemiach, po katakumbach, po dungeonach. A ja ogólnie to z założenia ta gra jest super prymitywna, nie? Bo to jest po prostu tylko wersja cyfrowa tego, co w książce, bo w ogóle... Zacznijmy od tego, czy Diablo, gra Diablo, to ona powstała jako pomysł tego pana Davida Brewika, czy to była pierw paper, czy była właśnie Diablo wersja papierowa RPG? Czy taki był paper RPG i wtedy on mówi, a to ja zrobię z tego cyfrowe, to zrobię grę. Nie, to nie jest z książki. Okej. Okay. No właśnie nie wiem, czy papierowa powstała na podstawie, o ile istnieje w ogóle, czy w drugą stronę. Pierwsze cyfrowe. On stworzył, wzorował się na Dungeons and Dragons, ale ogólnie pomysł jest jego, okej. Okay. Dobra. Czyli chłop lubił grać w papierowe RPG. I chciał se zrobić grę, bo już nie mógł wytrzymać. Ile można grać... Ile można rzucać kością? O, zaczyna się trudniej. I can't carry anymore. Aha, ona już nie ma miejsca. Aha, cape. Dobra, a jest do miasta? Portal? No to świetnie. Czy ja powinienem teraz wrócić i kupić sobie portale do miasta? I sprzedać syf? Ma miejsca tyle, co karta pamięci, ta. W jedynce nie było portali do miasta? No to ja nie wiem.
Damy Vitality sobie. O Jezu, to jest przerażający ten dźwięk taki był. Taki aa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 
Hunter's Bow, o! Czekaj, bo to może jest lepszy łuk. Hunter's Bow. Poczekajcie, musimy zobaczyć. O, jest. Equip. Okej. Okay. A czemu na czerwono to jest? Bo na czerwono to mi się wydawało, że to jest zepsute czy coś. Cap. Dajmy to na łeb. Okej. I can't use this yet. No to jeszcze cape'a mogę użyć. Okej. Okej. I w Diablo 1 w żaden sposób ubrania nie zmieniały wyglądu, tak? Postaci. Ona już wyglądała zawsze tak samo. Wizualnie, jeśli chodzi o wizualne takie spojrzenie. Zmieniały? No to może tu nie zmieniają. Idziemy dalej. Góry jest przejście. Wiadomo, że dwójka lepsza, ale czy w ogóle Diablo 1 uważacie za fajną grę? Jak kojarzycie ją z peceta na przykład? Co to jest jakieś przejście tajemne? Patrzcie, przeszedłem gdzieś jakimś tajemnym przejściem. To mówicie, że nie? Klimacik. Klimacik. Dobra, ja tutaj wrzucę na Discorda na retrogranie. Wrzuciłem wam. Mamy też kanał, moi drodzy, na naszym Discordzie. Zapraszam was z naszego Discorda, mamy kanał Retro Granie i tam też ludzie się chwalą albo wymieniają informacjami, że tam jakieś giereczki kupili, albo gdzieś czymś nowym się... Tak, słucham cię? Dobrze, idę, no, pa. Ale już tylko wyłączę Patrycję. A, czekaj! Kurde!
Ach, nic... Dobra. Nie, monitoring i podsłuch, tak, musiałem skończyć. Także zapraszam, możecie wbić. Devilkin? Co to za Devilkin? Coś tam wypada z nich, ale nie wiem co to jest. O, Dexterity weźmiemy. Dobra. O kurde, jakiś Minotaur, co to jest? Czekaj, 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 czekaj. Flash Clan. Czekaj, czekaj, czekaj. Kozłolud. Dobra, wypadło mu. Dużo golda, 13. Klan nocy? Kozłoludy. Kishor, nie denerwuj mnie. Oho. Wysłałem fakturkę już. Muszę wysyłać ten. Jak ktoś gra dobre gry, to trzeba się tym chwalić. No chyba, że chcesz, żebym nagrywał filmy o Diablo 4 i co tydzień teorie spiskowe. Jak będzie ta gra wyglądać? Co? Może takie muszę robić informacje. Ty ma partnerstwo, Bonkol, ty ma partnerstwo. Ale co mam ci naprawić? Co ci nie działa z Elgato? Z jakich Elgato? Karta do przechwytywania? A która karta do przechwytywania? Dokładnie. To jest jakieś to pali? Ta rzeka? Co to jest? Nie, a tu przez to nie można przejść. Aha. O kurwa! O, dobra, poczekajcie teraz, bo kwestia jest taka, że potionów nie ma, no to będzie dętka. Not enough mana. Not enough mana. O, dobra, siadło. A ja już nie mam partnerstwa, wiesz, z Corsairem i Elgato. Ogólnie już się zakończyła przygoda nasza, wieloletnia. Z całej Europy się zwinęły firma Corsair i Elgato. Jeśli chodzi o sprzęt, to zostały. I w sklepach nadal jakby są sprowadzane, ale skończył mi się program ten taki właśnie influencersko-partnerski. I... Po wielu latach zdali sobie sprawę z tego, że sprzęty premium w Polsce się nie sprawdzają, w sensie reklamowanie ich nie do końca przynosi takie to, co by chcieli może, bo po prostu Polska to nie Ameryczka, że w dolarach kupują se klawy za 1000 zł, nie? Kamlink się cały czas zacinał i musiałem go ręcznie restartować w OBS-ie, więc przerzuciłem kamerę na HD 60 Pro, okej. Okay. Kilka dni temu zaczął mi lagować, szumy pokazywać takie... A dobra, ty mówisz o kamerze. Mówisz o kamerze, że kamerę w OBS-ie sobie robisz, tak? A teraz nie działa nic. Czyli używałeś Camlinka,
i HD 60 Pro. Ja używam w tym momencie do tego, używam HD 60 Pro. Tak, tą zewnętrzną, ale... tą zewnętrzną. Natomiast do kamery, znaczy do przechwytywania konsoli, przepraszam, do przechwytywania konsoli. A do kamery używam wbudowaną na PCI. No i to ci nie działa. Ogólnie problem jest, u nich jest to chyba znane, bo ja już to kiedyś zgłaszałem, że co jakiś czas grania na przykład na konsolach trzeba zrobić coś takiego jak dezaktywuj i aktywuj, aby odświeżyć i zniwelować opóźnienie. Bo się ono dziwnie gromadzi podczas na przykład odpalania gier na konsolach i tak dalej. Tego nie zauważyłem na kamerach, na przykład tam Sony, którą mam podpiętą. Ale to, że ci się całkowicie jakby już nie działa, to się kurde dziwię. Ja wiem, że miałem podobny problem, kiedy Camlinka używałem, słuchaj, i miałem do złego gniazda USB wpięte. To znaczy, pierw próbowałem na USB 2.0, a potem na USB 3.0. Bo w jednym na przykład w ogóle nie chciała działać, nie? Ale takie sytuacje, to co opisujesz, że pierw musiałeś ją restartować, a teraz już w ogóle nie działa, to... No nie wiem, no równie dobrze może to podlegać pod gwarancję, że ci się po prostu zepsuła i jest do wymiany. No ale jak jest stara, to już... Nie mam już prawie HP. Oni się tak w ogóle pojawiają, że to jest tragedia jakaś. Wow, level up, nice, to mnie uratowało. Ja w ogóle sobie damy troszkę Vitality. I tutaj sobie w ogóle zasejwujemy grę. Ja wiem, to będzie trwało, to jest... A poczekajcie, nie, ja sejwowałem przed chwilą chyba, nie? Czekaj, bo myśmy gadali coś i ja sejwowałem, to bez sensu jest sejwować teraz. Dobra, dobra. Ale u Mandy działa, więc cały czas szukam rozwiązania, ale drugi graber pyta się, że działa bez problemu, ale gorsza jakość. Grabery kiedyś były, wiesz, na początku ludzie mówili, żeby nie kupować, nie? Jak tam Avermedia i Elgato wychodziły, to nie kupujcie takiego gówna, bo to jest ten, ale teraz już te grabery z AliExpress nawet za, czy tam, chyba nawet na Amazonie da się je kupić za niecałe 100 zł. Działają całkiem poprawnie. Poprawnie to jest specjalnie użyte słowo, tak jak ty zresztą mówisz, że działać działa, ale jakość ewidentnie jest niższa i nie potrafi na przykład tak ostrego obrazu zrobić. A no i to wtedy troszeczkę psuje całkowicie zamysł na przykład posiadania lepszej kamery, nie? No, jak masz kamerę za kilka tysięcy złotych, to nie po to, żeby mieć obraz taki jak z kamerki internetowej, albo troszkę lepszy, tylko dużo lepszy. No i faktycznie akurat grabery się przydają w momencie, gdy po prostu grasz w jakieś konsolki na jakimś monitorku gdzieś tam, nie wiem, te tańsze, nie? Ja sobie też kupiłem taki do przechwytywania konsoli retro, taki tani, za kilkadziesiąt złotych i na streamie go nie puszczam, nie korzystam na streamie, ale gdybym miał jechać do kumpla, to wolałbym go zabrać tego za 40-50 zł. Bo najwyżej on mi się zepsuje, a nie ten za kilkaset złotych i gdzieś tam po prostu podpiąć, żeby se pograć, nie wiem, przy wódce, czy przy na imprezie w jakąś konsolkę. Ale tak, żeby tworzyć na tym, to ja też zrezygnowałem. Shortbow. Tu jest chyba takie delikatne... Bo tu jest namierzanie, coś czego nie ma w wersji pecetowej, bo w pecetowej trzeba było się odpowiednio namierzyć i tam nie było takich strzał, nie? Że tak w miarę są auto namierzane. One tutaj potrafią lecieć nawet taką krętą drogą, a nie linią prostą, bo jak widzicie jest taki niebieski punkt, który namierza mi jednostkę, w którą aktualnie będę strzelał.
No nic, będzie trzeba znaleźć jakieś fajne czary nowe. No drugi poziom dopiero. Aaaa! No pięknie idzie, no pięknie! O! Uciekam! Idę tu. Wydupiam stąd. Dostałeś przepustkę? Dobrze, będziemy gadać jeszcze. Można by skoczyć na 2 godzinki. Bo kurde, ci powiem, że jakby była pogoda lepsza, no jak będzie taka pogoda jak teraz, że nie będzie tylko padać, to naprawdę fajne rzeczy na tej giełdzie możemy znaleźć, bo patrz, nawet widziałeś, że już były pod tymi zadaszeniami, ludzie tam z płytami byli, nie? Ten miał jakieś stare gry na peceta, ten jakieś nawet pary na PlayStation, co prawda podrabianych, ale jednak. Także myślę, że się by rozstawili ci, którzy... Znaczy przede wszystkim to, co ja byłem zainteresowany, czyli starymi grami na płytach CD. No to są rzeczy, których się nie wystawia ani sprzętów elektronicznych, jak jest mokro. A nawet nie mokro, jak jest wilgotno. To nikt ci z tym nie przyjedzie, kto se szanuje to, co ma, nie? Czyli jak ktoś chce serio to sprzedać i nie zepsuć tego, to po prostu się nikt nie wystawi tego dnia. Napraw łuk? No właśnie, i teraz jest pytanie. Czy ja muszę pieszo wrócić do normalnie do bazy? Chyba tak. Za ile udało ci się nabyć to Diablo? Ogólnie cena rynkowa tej gry, którą tutaj trzymam, w takim stanie, jak ja tutaj prezentuję w tym momencie, to jest ponad 500 zł, a może nawet do 700 dochodzić, albo i więcej. Natomiast mi się udało poniżej tej kwoty, którą wymieniłem, czyli poniżej 500. Bardzo długo szukałem ogólnie, żeby było ładne, żeby też w ogóle ktoś miał to dostępne od ręki. I tam się z gościem dogadałem, plus jeszcze dodatkową inną grę. O kurde! Zarabę do jaja! Oho! Nie! Musimy wczytać. W Mikołowie! Mikołów! Co ty piszesz, Róża? Gdzie ty mieszkasz? Co? No właśnie. Kurde, moi drodzy, to jest Diabolo właśnie, to jest Diabolo. I powiem wam tak, jesteśmy tak przyzwyczajeni do szybkiego działania gier na PC-tach, do szybszego działania gier na PC-tach, nawet na dysku HDD, że to kiedyś, jak to się ładowało, myśmy to rozumieli. To było coś jakby transakcja... Coś za coś, dostajesz fajną grę, grasz w grę i przyjmowałeś, że tak musi chodzić, że nie ma innej opcji, że to może szybciej chodzić, bo przecież jak? No, no nie. No oczywiście, jeżeli tą grę potem przyszedłeś i gość, twój kumpel grał na PC-cie, to przecież mówiłeś, Boże, jak u ciebie to szybko chodzi, a u mnie na PlayStation to się ładuje i ładuje. I teraz jest tak ciężko, mimo na przykład... zamiłowania do grania i posiadania nostalgicznych wspomnień, to jest mimo wszystko, to są rzeczy, które jest bardzo ciężko przegryźć. O, niebieski item. Gdzie ja to mam wsadzić? Więc jest naprawdę ciężko jest się przemóc, żeby grać w te gry retro obecnie. No. Znaczy, no nie wszystkie, bo akurat Diablo jest tutaj specyficzną giereczką, gdzie jak widzicie, że 10 slotów zajmuje save, to jeszcze takie rzeczy się tu dzieją, nie?
Ale muza. W ogóle ta muza to chyba była nagrywana w garażu. Trzech kumpli jakieś gitary elektryczne, bębny i walili. I takie różne kurde robili ambienty. Tak, właśnie, a propos, to od razu przetestujemy jedną rzecz, okej? To zrobimy jedną rzecz, przetestujemy. Uwaga. Bo ja mam save'a. To restartuję teraz giereczkę. I podpinamy drugiego pada. Czy pad z PlayStation 1 powinien działać na... Czekajcie, nie wiem. Zaraz zobaczymy. Odpalmy. Zobaczmy tylko, czy zadziała, jakby jak to działa. Niech to się załaduje. A właśnie, ja do mojej kolekcji nie dopisałem. A wykrzyknik kolekcja, muszę to dopisać. Dobra, muszę dopisać tą giereczkę. Dobra. Diablo. Jak to się nazywa? Sheep. Dog. And wolf. Dobra, dopisałem. I teraz tak, zobaczymy na dwie osoby. Jest. I teraz tak, jedna bierze Warriora, nie? Nazwiemy ją A. A druga bierze Swordska. I mam drugiego pada. Nazwiemy ją B. Gramy na normalu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, 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 no. O! I teraz tak, jednym chodzę tu. Okej. I on nie może wyjść poza ekran, dopóki ten... Okej, czyli blokada ekranu jest w ten sposób, ale... Jak weźmiemy to... To on nie może przejść, widzicie o co chodzi? Że nie przejdę nim, bo musisz... Ej, cofnij się, kurde, bo nie... O, no właśnie. I idziesz tędy, a, i idziecie se razem. Chodźmy. Idziemy, na dwa pady gram teraz. Proszę, tu mam dwa pady. Hano! Czekaj, jak to się... Bo chcę dojść, aby do tego, do... To mogę z Patty pograć? Tak, tak, tak. Do kościoła. O, jest! Leży! Patrzcie! Teraz leży ciało. Wounded Toadsman. Please, listen to me. The Archbishop Lazarus. He led us down here to find the lost prince. The bastard led us into a trap. Now everyone is dead. Killed by a demon he called the Butcher. Avengers! Find this butcher and slay him. No i dobra, i tam jest Butcher. I rozumiem, że tutaj się Butcher już tam na jakimś poziomie teraz pojawił i można go nawalić, tak? Butcher. No, ale to wiadomo, że nie będziemy teraz... Ale okej, okay. Spoko, no to
Przynajmniej widzicie, jak to działa na dwie osoby. Are you sure? Yes, yes, yes. Tak, tak, tak.